Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała tobie, Panie. Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przybywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tknął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Oto słowo Pańskie. Chwała tobie, Chryste. Dosyć długo apostołowie dochodzili do pewnej rzeczywistości. Zadawali sobie pytanie, czy ten Jezus, który powstał z martwych, jest tym samym Jezusem, z którym chodzili przez ostatnie 3 lata, czy jest tym samym Jezusem, który czynił cuda i nauczał, czy jest tym samym Jezusem, którego ręce ich dotykały. I zaczęli Go poznawać, ale nie tak bezpośrednio. Zaczęli Go poznawać, ponieważ przychodził pomimo drzwi zamkniętych i mówił im: pokój wam. Zaczęli Go poznawać poprzez łamanie chleba, jak ci, którzy byli w Emaus. Zaczęli Go poznawać poprzez znaki. Można by powiedzieć po 2000 lat, że Kościół uwierzył, że zmartwychwstał. Ale gdy przypatrzymy się tej drodze Jezusa zmartwychwstałego do konkretnych ludzi, to zauważymy, że On ukazał się wspólnocie, ale miało miejsce jeszcze coś innego. Oto On każdemu z nich, których znał, właściwie ukazywał siebie jako zmartwychwstałego, ich własną drogą do nich docierał. Tak uczynił z Marią Magdaleną, kiedy dał się jej poznać w świecie emocji. Tak uczynił z Piotrem, patrząc przez pryzmat jego racjonalizmu i pokazując mu logiczność rzeczy. Tak doszedł ze swoim zmartwychwstaniem do Jana, który tak naprawdę patrzył na świat poprzez serce, ponieważ był mistykiem. Tak dotarł do Tomasza, który okazał się sceptykiem i w końcu nie dotknął ran Jezusa zmartwychwstałego. Kościół wierzy, że On zmartwychwstał. Kościół wyznaje, że On zmartwychwstał. Ale powstaje takie pytanie, które do mnie przemawia. Mianowicie, czy On jest tym samym, który był z nimi wcześniej? Dlaczego to pytanie jest takie ważne? Ponieważ każdy z nas chyba zadaje sobie to pytanie. Jak to jest możliwe, że On po 3 dniach był tak inny, że Go nie poznali? Każdy z nas wie, że pomimo, że wierzymy jako Kościół, musi sobie odpowiadać sam w swoim życiu na konkretne pytanie. I myślę, że to pytanie także, chociaż nie do końca głośno o nim mówimy, gdzieś tam nas dotyczy. Jak to było możliwe, że te 2000 lat temu po prostu nie został rozpoznany? Z odpowiedzią przychodzi mi porównanie 2 zdjęć. Jedno, które jest zdjęciem
młodego człowieka, dziecka, a drugie, które jest zdjęciem tego samego, ale już starca. Gdy na nie się popatrzy, to tak naprawdę to są dwaj inni ludzie, chociaż wiemy, że jest to ta sama osoba. Czasami tylko po oczach się poznaje, że to ten sam. Czasami po niektórych rysach twarzy, że to jest ten sam. Dlatego jest to dla mnie odpowiedź. To jest ten sam Chrystus, zmartwychwstały Chrystus, tylko przeszedł już ten czas i tę przestrzeń. On jest w ciele chwalebnym. To mi wystarczy. W takim samym ciele, jak mówi Chrystus, będziemy my, ponieważ idziemy tą samą drogą jako Jego uczniowie. Idziemy drogą zmartwychwstałego i to jest cel naszego życia, zmartwychwstać. Tydzień temu razem także świętowaliśmy niebowstąpienie Chrystusa i także Kościół wierzy, że On w niebo wstąpił, wyznaje tę wiarę. Ale powstaje także dla nas pytanie, dla każdego z nas. Na jakiej podstawie mogę sądzić i na jakiej podstawie uczniowie sądzą, że On powstał z martwych? Co więcej, On wrócił do Ojca. Na jakiej podstawie? I kiedy patrzę w Biblii, w Nowym Testamencie oczywiście, widzę wyraźnie, że On mówi, że wraca do Ojca. Ale od razu widzimy, jeżeli dobrze ją czytamy, że nie wraca taki sam. On wcielił się jako odwieczne słowo, jak mówi ewangelista Jan, jako logos. Ale nie wraca już jako słowo, wraca jako Bóg człowiek. I to także do mnie przemawia, że On jest tym, który jako pierwszy cielesny żyje w Ojcu z Duchem Świętym. Przemawia do mnie jeszcze to, iż mówi, iż nie tylko jest tam u Ojca, ale pozostaje tutaj na ziemi, jest obecny. Jest obecny tam, gdzie dwaj albo trzej zebrani są w Jego imię. Jest obecny w tych znakach niewidzialnej łaski, które nazywamy sakramentami, szczególnie w Eucharystii. Co przemawia do mnie, że On nie tylko powstał z martwych, ale w niebo wstąpił? Mianowicie to, co jest chyba w każdym człowieku. To jest pewne wewnętrzne pragnienie, które towarzyszy każdemu z nas. Jakie to jest pragnienie? Mianowicie, że istnieje coś, co jest celem naszego życia i co jest niezniszczalne. Niezniszczalny dom. Wszystko tu na ziemi jest zniszczalne. Więc we mnie tkwi to pragnienie czegoś, ta tęsknota za czymś, co jest trwałym domem, co mogę nazwać bezpieczeństwem mojego życia, że jest coś takiego, co wypełnia mnie do końca. To Bóg wypełnia do końca. Dlatego to przemawia do mnie, że skoro jest to pragnienie we mnie, a jest ono od Boga, to jest i ten sposób życia, który nazywam niebem, u Boga. Oczywiście, bracia i siostry, powstaje to we mnie, co chyba jest w każdym człowieku. To jest pewien lęk, ponieważ aby być w niebie, trzeba przejść przez bramy śmierci. Bramy śmierci prowadzą człowieka przez lęk, prowadzą też przez cierpienie, prowadzą też przez samotność, ponieważ nikt nam nie może towarzyszyć tej ostatniej drodze. Ale też towarzyszy mi coś innego, mianowicie, i wydaje się, że to każdemu towarzyszy, pewna niepewność, ponieważ tak naprawdę nie wiemy, co jest po drugiej stronie życia. My wierzymy w to, co jest po drugiej stronie życia. Nikt stamtąd nie powrócił, oprócz Jezusa Chrystusa. Ale także podpowiada mi mój rozum, po co mieliby wracać, skoro tam jest tak dobrze. Bracia i siostry, co przemawia do mnie, że On jest tam i w niebo wstąpił? Mówi, ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało
co Bóg przygotował tym, którzy Go miłują. Idę przygotować wam miejsce. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. I to zdanie przemawia do mnie. Chrystus mówi, gdyby tak nie było, powiedziałbym wam o tym. On jest Bogiem prawdy. Prawdą samą, albo jak mówią teologowie, źródłem prawdy. Bóg nie może kłamać. Co uczynić z tą dzisiejszą uroczystością? Też jako Kościół wierzymy, że 2000 lat temu Bóg, który jest Duchem, stąpił na wieczernik, stąpił na Kościół i go prowadzi. Ale też przychodzą takie ludzkie pytania. Nie tylko wiara Kościoła, ale przychodzi pytanie dotyczące mojej wiary. Właściwie, co mogę powiedzieć o Duchu Świętym? I nie jeden teolog, ale także i katecheta, i wszyscy, którzy na religię uczęszczali, mogą powiedzieć, że za dużo o Duchu Świętym się nie mówi. Mówi się o Bogu Ojcu, który jest Stworzycielem, którego przedstawia się jako Starca. Mówi się o Jezusie Chrystusie, gdzie przedstawia się w pewnym kanonie Jego postać. Niewiele mówi się o Duchu Świętym. Ale gdybyśmy mieli go teologicznie nazwać, kim jest? Jest miłością. Tą miłością, która łączy Ojca z Synem i Syna z Ojcem. Różnie go przedstawiano. Przedstawiano go czasami jako młodzieńca. Wiemy, że w Polsce jest jedyne miejsce, gdzie mamy taką rzeźbę. To jest w Pelplinie, w katedrze pelplińskiej pocysterskiej, gdzie Boga Ducha Świętego przedstawiono jako młodzieńca. Ale w pewnym momencie Kościół stwierdził, nie można go tak przedstawiać, ponieważ Duch Święty nie da się zamknąć w tak przedstawionej osobie. Dlatego przedstawiano go za pomocą symboli, a więc ognia, wiatru, gołębicy. Powstaje pytanie, gdzie go można spotkać? No wszędzie. Kiedy go można spotkać? Zawsze. Wtedy, kiedy jest przywoływany. Mówi Biblia, on przenika głębokości Boga samego. Ale to oznacza jednocześnie, że nikt nie może powiedzieć, mam do niego prawo. Że chociaż nazywam się wspólnotą, która jest blisko Ducha Świętego, nie mogę powiedzieć, że mam do niego prawo. Ponieważ jakakolwiek wspólnota, która istnieje w Kościele i która rzeczywiście pochodzi od Ducha Świętego, każda wspólnota jest tą, którą Duch Święty przenika. Bracia i siostry, i zauważcie, że czy jesteśmy w jakiejkolwiek wspólnocie kościelnej, czy nie, chociaż jesteśmy we wspólnocie Kościoła jako wspólnoty, to tak naprawdę każdy z nas w codziennym życiu gdzieś tam próbuje Ducha Świętego przywoływać. Przecież wtedy, kiedy mamy problemy, przywołujemy Go, bo jest tym, który jest radą i mądrością. Wtedy, kiedy się lękamy, przywołujemy Go, ponieważ jest tym, który jest męstwem. Wtedy, kiedy w codziennym życiu nie dajemy sobie rady, przychodzi jako umiejętność. A kiedy od czasu do czasu zastanawiamy się nad naszym zbawieniem, przychodzi jako ten, który jest pobożnością i Bożą bojaźnią. Nie można zobaczyć Ducha Świętego, ale myślę, że każdy z nas go zobaczył. W czym? W jego czynach, w skutkach działania. Można by zadać kolejne pytanie. Właściwie Duch Święty działa, ale jak ja mam rozróżnić działanie Ducha Świętego? Jak mam rozróżnić te wszystkie słowa, które są wokół mnie, które do mnie docierają, że to są słowa akurat Boga, Ducha Świętego? Przecież w każdym z nas tkwią głosy, które są od nas. My jesteśmy ich autorami. Bo każdy z nas coś przeżywa. Albo jakieś potrzeby, albo jakieś pragnienia, przeżywa rany swoje. To jest głos, który w nas tkwi. Ale jest także głos
tego, którego nazywamy złym duchem. On inaczej do nas mówi. Powoduje lęki, niepewności. Powoduje, że przygniata nas to, co mówi. On odbiera nam naszą własną wartość. I w końcu mówi ten, który jest Bogiem, Duchem Świętym. On mówi całkiem inaczej i tu rozpoznajemy Jego głos. On obdarza nas pokojem, On daje nam pewność siebie. On jest tym, który mówi, jesteś wolnym człowiekiem. Kiedy mówi do nas ten, który jest duchem złym, on zawsze jest po naszej stronie. On zawsze zgadza się na to, czego pragniemy, ponieważ jest tym, któremu nie zależy na nas. Jeżeli mówi do nas duch, który jest Bogiem, on podkreśla zawsze jedno, że jesteśmy ludźmi wolnymi. Jeżeli do nas mówi Bóg, to Bóg jest tym, który zawsze od nas wymaga, zawsze czegoś chce pozytywnego, ponieważ chce naszego rozwoju. Duch Święty jest ojcem naszego duchowego rozwoju. Bracia i siostry, kim jest ten duch? On jest prawdą, która mówi mi, że jeżeli chcę coś zmienić w swoim życiu, to On jest tym, który to zmieni skutecznie. Po tym idzie poznać, że jest działanie Boga, który jest duchem, ducha, który jest Bogiem, że nie jest to czasowe, nie jest to zmienne, ale jest tym, co jest skuteczne w naszym życiu. Bóg, który jest duchem, jest prawdą i mówi nam tak. Nie jesteś tym, którego życie jest szare. Nie jesteś tym, którego życie jest zwyczajne. Ponieważ życie każdego z nas jest oryginalne. Nie ma wśród nas kopii. To znaczy, że jeżeli ja oddam się Duchowi Świętemu, temu, który jest Bogiem, to On jest tym, Jego działanie jest tym, które jest nieprzewidywalne. On może uczynić ze mną wszystko, co jest możliwe. Jeżeli zapytam się, kim jest ten duch, to muszę powiedzieć, że jest prawdą, która porządkuje moje życie. Ponieważ człowiek żyje w chaosie. Jest to chaos emocji, chaos relacji, chaos wyborów. Ale Duch Święty jest tym, który mówi, jestem zdolny uporządkować Twoje życie. Jest jeszcze jedna rzeczywistość. On, który jest prawdą, mówi mi, jaka jest moja tożsamość, kim jestem. Duch Święty od 2000 lat podtrzymuje rzeczywistość i tożsamość Kościoła, że Kościół, chociaż istnieje w różnych czasach, zawsze pozostaje Kościołem. I w wypadku mojego konkretnego życia ten Duch Święty pokazuje mi moją tożsamość. Obojętnie w jakim momencie życia jestem, czy wydaje mi się, czy jestem z Bogiem, czy bez Boga, czy wydaje mi się, że w danym momencie jestem lepszy, czy nie, On podkreśla, że jestem umiłowanym przez Boga miłością bezwarunkową. Bóg nie stawia warunków człowiekowi w miłości. Ale podkreśla także ten duch, który jest prawdą, że człowiek ma swój cel w życiu. Tym celem jest niebo. Tym celem jest życie z Ojcem, Duchem i Synem. Wewnętrznym życiu Boga. Nie ma innego celu. Wszystkie inne są złudne, czasowe. Bracia i siostry, dzisiaj, kiedy wspominamy tę trzecią osobę boską, prośmy Go, abyśmy wypełnili ten cel naszego życia, a więc życie, które nie przemija, z Ojcem, Synem i Duchem, i abyśmy korzystali z Jego natchnień. On zawsze je daje, by w tym życiu kiedyś być. Amen.